Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. I oczywiście zapraszam, moi kochani, do oglądnięcia dzisiejszej wróżby. Wróżby z kart Tarota i Lenormanda. Kochani, dzisiaj jest to jedna wróżba, czyli nie ma żadnych grup do wyboru, żebyście mi nie pisali czasem, że nie zdążyliście wybrać grupy, ponieważ jest jedna cała wróżba kolektywna dla wszystkich. Więc nie wybieracie żadnych grup. Kochani, z kart Tarota zobaczę problem, jaki jest teraz. I kartę, co wydarzy się wkrótce. I uzupełnię to kartami Lenormanda. Oczywiście proszę Was o komentarze. Proszę Was o lajki z kciuczkiem w górę najlepiej, oczywiście dla rozwoju kanału. I proszę Was o nowe subskrypcje, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami lub jesteście nowi tutaj pierwszy raz. Zostańcie z nami. Zasubskrybujcie mój kanał. Odwiedzajcie go często. I wysłuchujcie różnych wspaniałych tematów wróżb kolektywnych dla Was. Więc, moi kochani, zaczynamy. Oczywiście jeszcze chcę wspomnieć, że zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne. Jeśli potrzebujecie czytania osobistego, indywidualnego, to napiszcie mi na e-maila. Mój adres e-mailowy znajdziecie w filmiku, pod filmikiem i w komentarzach. I ja Wam odpiszę o warunkach takich wróżb osobistych, indywidualnych, które odbywają się na podstawie wtedy Waszych dat urodzenia, zdjęć, prywatnych, konkretnych pytań. Więc tylko są te czytania zrobione dla Was. Dobrze, zapraszam. I teraz zaczynamy, moi kochani, karty Tarota, Złoty Tarot. I wylosuję dwie karty. Jaki problem jest ważny? Jaki aktualny problem jest ważny? Jaki aktualny problem jest ważny? Pokażcie kartę aktualny problem. 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 Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Co wydarzy się wkrótce? Dobrze. Więc mamy i teraz uzupełnię to kartami Lenormanda. Jaki jest aktualny problem, nad którym powinniśmy się teraz zastanowić? Teraz wspólnie, razem. Siedem buław. Siedem buław, kochani. Jak widzicie, to karta obrony. To karta mówiąca o wyznaczaniu granic, o tym, że powinniście zatroszczyć się o swoją dobrą pozycję i nie walczyć o nic lub o nikogo, jeśli wcale nie musicie. Myślcie o sobie i wyznaczcie ludziom, czy partnerom, czy nie wiem, rodzinie, czy znajomym, czy współpracownikom Wasze granice, by nie podeszli do Was być może za blisko i Was nie zranili. Widzicie, tutaj ten mężczyzna ochronił się tymi buławami, by nikt do niego nie doszedł, by go nikt nie zranił, by mu nie zrobił nikt krzywdy. Tak samo Wy bądźcie tutaj ostrożni, w dobrej pozycji, myślcie o sobie, o swoim bezpieczeństwie, o swojej stabilności, o swoim samopoczuciu dobrym i nie pozwólcie nikomu się do Was w ten sposób negatywny zbliżać,
by ktoś swoją energią wam, waszą energię negatywnie gdzieś zabrudził. Czyli myślcie o sobie, o swoim dobrym samopoczuciu i nie walczcie o nic, jeśli nie musicie. Widzicie, ten mężczyzna na tej karcie jest pasywny, nie robi nic, stoi, przygląda się, obserwuje. Oczywiście uważa, by nikt jej się nie zbliżył i nie zburzył jego gniazda bezpiecznego. Więc on nie walczy. On jest gotowy do walki, owszem, ale nie walczy, ponieważ nie musi. Sytuacja jest pod kontrolą i sytuacja jest opanowana. Także pamiętajcie, waszym problemem jest nie dopuszczać nikogo za blisko, by nikt wam nie zrobił krzywdy, jeszcze raz was nie zranił. Myślcie o sobie i swoim komforcie, swoim zadowoleniu i swoich zapotrzebowaniach oraz swoim spełnieniu. Zobaczmy, co to powiedzą karty Lenormanda na ten temat. Jaki jest aktualny problem? Jaki jest aktualny problem? Jaki jest aktualny problem? Tak, czyli musicie być w separacji, w izolacji, obserwować sytuację spokojnie, bez nerwów i przeciąć, uciąć wszystkie kontakty, które wam szkodzą. Dla własnego bezpieczeństwa. Nie unikać jednak spotkań w publicznych miejscach czy przez internet. Nie unikać tych spotkań, ale równocześnie szukać swojego szczęścia w izolacji, w separacji, w spokoju i odcinać się, izolować, blokować tych ludzi, którzy nie są dobrzy. Musicie lepiej obserwować, patrzeć i analizować. Przeciąć wszystko to, co nie daje wam stabilności. Przeciąć wszystko, zablokować wszystko to, co jest jakieś nieudaczne, jakieś po prostu nielojalne, niestabilne, niedługotrwałe, tylko powierzchowne. Przeciąć to, ponieważ waszym tematem jest stabilność. Jeśli dopuścicie do siebie osoby nieodpowiednie, to wasza stabilność również się zburzy lub zachwieje. Owszem, spotkania są, ale tylko uważajcie, z kim się spotykacie. Dobrze, co wydarzy się wkrótce na temat tej sprawy, którą żeśmy omówili? Co wydarzy się wkrótce? Wow, Rydwan. Rydwan, czyli podróż. Być może szybkie zmiany. Być może jakieś szybkie zdarzenia, które nadciągną, które przyjdą. Być może jakiś mężczyzna bardzo porywczy, charyzmatyczny, atrakcyjny, pełen wigoru i zapału, który chce przyjechać i który chce się zobaczyć. Być może jakiś seks, skok w bok, zdrada. Nie wiadomo też, w którą stronę może się to potoczyć. Będą jakieś zmiany, ale nie wiadomo, w którą stronę te zmiany się potoczą. Czy w prawo, czy w lewo, czy w dobre, czy w złe. Jest to jeszcze raczej przy karcie Rydwanu nie wiadomo. Ale co jest pewne, będą jakieś zmiany, jakieś raptowne wydarzenia. Szybkie tempo lub podróż, przeprowadzka. Lub ktoś nowy wkroczy, ale bardzo, bardzo ostro w wasze życie. Oczywiście musicie uważać, czy jest to osoba odpowiednia, by nie zaburzyła waszej energii, tak jak już tutaj pierwsze karty pokazały. Otworzy się coś nowego. Uwaga, być może jakaś seksualność, bo to jest podwójna karta seksu. Rydwan to też jest karta szybkiego numerku seksu, doznań seksualnych, zdrady. Więc tutaj, kochani, rzeczywiście coś się bardzo szybko wydarzy. Otworzą się jakieś nowe perspektywy. Otworzy się być może jakaś tutaj piękna atmosfera, intymność, seksualność. Będą tutaj jakieś wiadomości. Ktoś przyjedzie, nie wiem, będzie spotkanie, będzie podróż, będzie wyjazd. Będą działy się ważne sprawy. Być może spotkacie osoby z przeznaczenia.
Tutaj nagła karta izolacji. Być może wyjście z tej izolacji, ale również potrzeba Wasza izolacji, ciągła, widzę potrzeba izolacji, przemyślenia spraw. W każdym razie tutaj coś rzeczywiście się wydarzy, będą jakieś szybkie tutaj zawroty, wydarzenia, otworzą się jakieś nowe tutaj sytuacje, zdarzenia, komunikacja, pisanie. Ale przemyślcie sobie w separacji, w izolacji, w samotności, czy tych właśnie zmian, czy tych raptownych, tego szybkiego tempa tutaj, tych zmian, czy tego chcecie. Przyglądnijcie się tym sprawom, by nie poszły te sprawy właśnie w złą stronę, ponieważ tutaj mamy dobro i zło. Te dwie strony, widzicie, te konie, które pędzą szybko, galopują, patrzą się w innych kierunkach. Może ten rozwój tej nowej znajomości, tej nowej sprawy pójść w stronę złą, ale również w stronę dobrą. To jest przy tej karcie nie wiadomo. Dlatego musicie w samotności, w izolacji zastanowić się, czego chcecie i czy wszystko rozwija się dobrze. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. To wydarzy się właśnie wkrótce. Przyjdą na pewno jakieś zmiany do Państwa, także proszę uważać, być ostrożnym, nie walczyć o nic, jeśli nie musicie, o nikogo, ale przyglądać się bardziej uważnie i rozsądnie. Czego dotyczą te zmiany? Czego dotyczy to szybkie tempo rozwoju? Do usłyszenia, kochani Państwo. Nie zapomnijcie o lajkach, komentarzach, subskrypcjach. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia już wkrótce.